Już po raz szósty kluby miłośników kolei i modelarzy kolejowych Nostalgia za parą zorganizował ogólnopolską wystawę makiet kolejowych. Gdańskich modelarzy gości hol portu Rumia supermarketu Auchan. Jest to impreza wymagająca wielkiego wysiłku logistycznego i organizacyjnego, na którą czuwał prezes klubu pan Piotr Salecki. W pierwszej, lokalnej części wystawy, która potrwa do 27 listopada, rozstawiono około 100 modułów o łącznej długości torów około 150 metrów. Makieta i pociągi wykonane są w skali H0, której początki sięgają Targów Lipskich w 1935 roku. Makietę rozstawiało i przygotowywało 20 uczestników klubu, w tym najmłodsi. Podczas transportu i rozpakowywania należy zachować szczególną ostrożność, bo moduły, zwłaszcza te bardziej skomplikowane, to delikatna materia. Łączenie poszczególnych modułów wymaga niezwykłej precyzji, aby pociągi mogły kursować płynnie po torach i rozjazdach. Wysokość każdego modułu musi być zatem jednakowa, więc najpierw ustawia się ją wstępnie, a następnie dopasowuje za pomocą regulatoru wysokości w nóżkach modułów. Jak widać, najmłodsi miłośnicy modelarstwa kolejowego z poświęceniem wnoszą swój wkład w montowanie makiety. Powoli wyłania się kształt makiety, do której 25 listopada dołączą modelarze z innych stron kraju. Makieta będzie wówczas miała znacznie więcej modułów. Czasami trzeba coś jeszcze poprawić, aby pociągi mogły bezpiecznie ruszyć w trasę. Aby połączyć większe moduły, na przykład makiety parowozowni Ostrów Wielkopolski, potrzebna jest wieloosobowa ekipa. Do makiety parowozowni Ostrów Wielkopolski zostaną podłączone 25 listopada makiety kolei wąskotorowej. Po połączeniu wszystkich modułów w trasę ruszają pierwsze pociągi. Sprawdzane są wszystkie połączenia torów i rozjazdów oraz obrotnic. Gwiżdżą pociągi, dyszą parowozy, palą się światła semaforów. Wielogodzinne przygotowania ożywiły makietę, która wzbudza za każdym razem ogromne zainteresowanie młodych i starszych widzów. Pociągami sterują zarówno starsi, jak i młodsi modelarze. No, zobacz, jak. No. Widzisz? Pociągi manewrują, zatrzymują się na stacjach i przystankach, pokonują wiadukty oraz tunele. Można z bliska przyjrzeć się modelom wykonanym z ogromną dbałością o każdy szczegół i wrócić do czasów, gdy na torach królowała para i węgiel.
Ten moduł, którego nie było na piątej wystawie, inspirowany jest 7-odcinkowym serialem dla młodzieży pod tytułem Wakacje z duchami, który był wyemitowany po raz pierwszy w 1971 roku. Film kręcono na zamku w Miedzicy. Po naciśnięciu przycisku rozlega się muzyka z serialu i słychać słynne Przebacz mi Brunhildo. Świergot ptaków na zboczach góry przeplata się z dźwiękami nadjeżdżających pociągów. Ten moduł budzi duże zainteresowanie. Na kolejną odsłonę jeszcze bardziej rozbudowanej wystawy modelarze skupieni w klubie Nostalgia za Parą zapraszają 25, 26 i 27 listopada do hipermarketu Auchan w Rumi.